Rodzice najmłodszych obywateli miasta odbierają właśnie karty do czytników umieszczonych w żłobkach i przedszkolach publicznych. Co to za karta? Czemu ma służyć? Podjęta została decyzja, że w suwalskich przedszkolach zostanie wdrożony elektroniczny system, który nazywa się i przedszkole. Ten system przede wszystkim służy do tego, że jest rejestrowany czas pobytu dziecka w przedszkolu czy też w żłobku miejskim, w którym również ten system zafunkcjonował. Po prostu rodzic, przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki, odbija tą kartę przy specjalnym czytniku i jest to konkretna godzina, kiedy to dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola czy też żłobka. To przede wszystkim pozwala nam jako organowi prowadzącemu na rejestrację rzeczywistych i realnych potrzeb, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi. Karty są częścią systemu i przedszkola, którego funkcjonalność jest jednak znacznie większa. System również pozwala na wiele innych rzeczy. Przede wszystkim stały i bieżący kontakt z rodzicami. Nauczyciele mogą nam wysyłać rodzicom wiadomości. Wiemy, jaki jest zestaw żywieniowy na dany dzień. Możemy zgłosić, że dzisiaj dziecka nie będzie w przedszkolu czy też w żłobku z powodu jakiejś choroby. Możemy podejrzeć, ile jesteśmy zmuszeni zapłacić za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu czy też żłobku. Zatem bardzo fajne, ciekawe elektroniczne narzędzie, które obsługujemy właśnie z poziomu tej karty, jak i telefonu komórkowego. Nie tylko rodzicom będzie łatwiej. Jak przekonuje Kamil Sznel, system posiada funkcje, które znacząco ułatwią życie również pracownikom jednostek sprawujących opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Jedna karta jest wydawana rodzinie malucha bezpłatnie, ale czasem potrzebna jest więcej niż jedna. Jeżeli dwójka rodziców na zmianę odbiera dzieci, czy też na przykład babcia bądź dziadek, widzę sam po grupach, do których uczęszczają moje dzieci, że rodzice zamawiają po kilka tych kart, więc myślę, że z tym nie będzie najmniejszego problemu. Czy wydanie dodatkowej karty jest obciążone jakimiś opłatami? Tak, miasto finansuje rodzicowi jedną kartę, natomiast za każdą kolejną rodzic płaci 15 zł i jest to swego rodzaju kaucja. Po prostu kiedy ta karta będzie zwrócona po zakończeniu edukacji dziecka w danej placówce, to również te pieniążki wrócą do rodzica.